Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zabawy z Diablą. No a dzisiaj sezon 11. Chyba. Wow, nie pamiętam. Ale okej, sezon się rozpoczyna. Jako nagrody mamy pancerz szratny. No tak na początek, zwierzak. Konik morski. No i ramka portretu. Bo ja wiem. Okej, niech sobie będzie. No i tym razem. Zgadza się, żyje raz jeszcze. Bardzo tu w ruinach Saszeronu spoczywa No, artefakt wiem, strzelony przez wiem, ducha, wiem, pod wiem. sądzę, że z... Wiem, trzeba będzie się do kostki jakoś dostać, ale póki co. Wykonujemy zadania. No cóż, potrzebna będzie nam szczelina. Aha, nie, jeszcze jedno zadanie wystarczy zrobić. Mapa. O, dowolne. No tym razem inaczej, bo ja zwykle szamanką, a tym razem moją drugą ulubioną. Nekromantką. To nie tylko miłość do nowości, ale też. Obawiam się, że nie. Ucznia z kości. Dość trudna w obsłudze, ale za to bardzo Nie skuteczna. mogę tego zrobić. Możesz to zrobić. Jak mogę blokować? To niemożliwe. Proszę cię bardzo. Wszystko jest możliwe, jak się bardzo chce. Twoja śmierć nadchodzi. Obawiam się, że nie. A często to słyszę. No to 61. No i jeszcze. Jeszcze kilku. Potrzebuję zwłok. Proszę cię bardzo. Nie Masz. mogę tego zrobić. Możesz. Tak, Nie mogę tego zrobić. jak widać poziom nic tego nizowego zrobił mi się na 19. Balloon. Okej. Zbroja z kości. dobrze. Zbroja z kości. Pójdzie sobie. Często muszę ją ładować, więc. Tak już jestem przyzwyczajony. To tak sobie zrobię. Tu będzie zbroja z kości. Tu będzie to, a tu będzie rozkazywanie szkieletom, której to umiejętności niespecjalnie używam. O, ale teraz szkielety muszą się pojawić. Dobra. Zbroja z kości. I pierwsze zadanie wykonane. Coś mi się paliło pod nogami. Do tego jest potrzebna broń jednoręczna, a jak na razie słabizna w tej kwestii. No cóż, zwykle na początku jest słabo. No to co, teraz trzeba by... Wracam do miasta. Szczelinę Nefalemu zrobić na żenującym poziomie, ale zawsze. Dowiedz, żeś godna swego dziedzictwa. No, dowiodłem, żem godna. Hi, hi, hi. O, ten to by... Tego to bym chciał.
Nie uciekaj, Misiu, nie uciekaj! Dawaj odłamki! Ach, odłamki chcemy. Obawiam się, że nie. Dobrze, obawiaj się, że nie. Nie mogę tego zrobić. Ci szczątków wrzuconych do zbiorowych mocy. Czemu nie mogę tego zrobić? Gnijące zwłoki tworzą istotę połączoną w jedno mocą czarnej magii. Jedyne co mogłem zrobić to uciec. Tak jak każdy rozsądny człowiek w obliczu takiego monstra. Nie. No czemu nie? Aj, no, zapomniałem, że nie ma. Nie mogę tego zrobić. Nie, nie, jeszcze nie jestem na nic wyporny. O! A, o, i z chęcią. Dobrze. Tak. No. Kos. Okej. Niech będzie. Zgadzam się z propozycją. Nowe szkielety. Nie tu. Nowe szkielety. A. Okej. Szkieletowy łucznik może być. Dobrze. Co tu mamy? Siekierkę. Niezła. Bo jest jednoręczna. I do tego takie coś. I... O! Słabo. No cóż. Masz. Nie. Masz. Doskonale. Cieszę się, że ci się podoba. To niemożliwe. Hello! Nie. Hej, tam na co? Ile słyszę? Nie, nie, no. O, a co to jest? Nie. To powiem, że tego już zabiłam. Drugi raz nie chcę go zabijać. Możesz zrobić. Tak, no. Ja już wspomniałem przy pierwszych, drugich i trzecich ocenach nekromanty. Boczne nekromanty, jak kto woli. Że jest skuteczny i tak dalej, ale dużo bardziej skomplikowany w obsłudze. Proszę, proszę, złoty, no i tak to jest, jak się człowiek zapomni, że już nie jest odporny. No, proszę. Nie mogę tego zrobić. No, uciekać możesz, prawda? Okropny sygnet zabierany. Dobrze. No niestety dałem się zabić. Co prawda w płytkich szczelinach to niewiele zmieniam. Szczególnie, że teraz chyba i tak klucza do głębokiej szczeliny nie dostanę. O ile mnie pamięć nie myli.
właśnie, ale ciężko mi odróżnić moich szkieletowych łuczników od ich szkieletowych łuczników. Uiii, ale szybko. No i za to mogę to zrobić. I zrobię. Wii, no dość szybko się porusza. Obawiam się, że nie. No. Nie. Jak? Czasem mogłaby mówić tak. Nie, nie i nie. Dobra, może coś fajnego? Nie. Nie. No, to raczej nie dla mnie. Może jakąś inteligencję sobie włożę w te spodenki. Pomoże to coś? Nie. Aj, będzie trzeba wyjąć. Nie trudno. Znaczy, pomogło, ale nie dość. Aj. Au. Nie mogę tego zrobić. To niemożliwe. Okej. Nie mam jednoręcznej zabawki. Tak. Trochę ciemno, niewiele widzę. Ale wrogowie świecą na szczęście. Potrzebuję zwłok. To niemożliwe. O, zapomniałem zbroję naładować. Ej, gdzieście zniknęli. Potrzebuję do tego zwłok. Proszę, zrób sobie zwłoki. No rety. Świętej cierpliwości. No ale okej. Coś za... A to... Obawiam się, że nie. Co prawda, mógłbym sobie wybrać jakąś inną zdolność dotyczącą zwłok, ale jeszcze jeden poziom i będzie ok. Tak. Pewnie, że mądry. No, co prawda, wszystkie są mądre u ciebie, ale... no cóż. O. No, ten golem jest najsłabszy, ale za to chyba najładniejszy. Potrzebuję zwłok. Nie. A to mój, a! Nie. No nie, pewnie, że nie, twojego golema nie mogę zabić. Natchnienie, czuję się natchniony. Oddawać kości. Wow, a nie swoich, bo tych kolesi raczej
nie należy podchodzić. No co ty? Au! No i teraz mogę ożywiać zwłoki. O, armia umarłych też nie złam. To niemożliwe. O! A, myślałem, że już przestałem błyskawicować. Dobra. Teraz zmieniamy na ożywienie. I już nie muszę celować. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Znowu zapomniałem. Czemu ciągle zapominam? O nic, z czasem się przyzwyczaję. Musi się naładować. Inna sprawa, że teraz aż tak znowu bardzo strasznie nie jest mi ta zbroja potrzebna. Ponieważ... Au! Au! Stajam! Dobrze. To nie chodź tam, gdzie... Czeka cię pewna... Znalazł mi się sprawa. Oje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 j
No cześć. Może masz ochotę pogadać ze swoimi byłymi kolegami. Aj, au, 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 au. No dobrze. Potrzebuję esencji. A już nie potrzebuję. Potem otwierałem szczeliny dla Nephalemów, by mogli szkolić się w walce. Oreku. Walczyli dzielnie, mierząc się z wrogami pochodzącymi z najgłębszych zakamarków ich wspomnień. Nasz lud posiada wielką wierę, lecz nie jest ona nic warta, jeśli nie pokieruje się nią umiejętnie. Jeśli chcesz zasłużyć na swoje dziedzictwo, pokonaj wyzwania w szczelinach, a zajmiesz prawowite miejsce wśród nas. Muszę wyjąć kamulca ze spodni. Okej. To wracamy. Muszę wrócić. Tak. Dopiero jak zamknę szczelinę, to będzie zlecenie wykonane. Doskonale. Tak. A jest. Szczelinka zrobiona. Co następne? A, 5 klejnotów. No dobra. Musiałbym najpierw tego wyjąć. Umiem. Umiem. Coś w kwestii topasu. Aha, czyli szkolimy. No chyba i tak tyle ich nie mam. Okej. O, jeden mogę sobie zrobić, ale potrzebuję. Dwa. No jeden jak zrobię, to 20 do inteligencji. Stawię dwa. No na jedno wychodzi. O, wtedy zmieszczę trzy. Pytong.
Brzding. A, niczego mi to tam nie urywa. U, lepszy. Słabizna. No dobra, idziemy do Kadali. Zaczerpana falemka naprawdę mnie zabiła. Oczywiście, nie była to moja pierwsza wizyta po drugiej stronie. I zapewne nie ostatnia. Kadala. Na szczęście dobrze się do tego przygotowałem. Niektórzy mogliby stwierdzić, że ożywienie specjalnie w tym celu skonstruowanego ciała... Ale czemu dwuręczny? Chciałem jednoręczny. Nie stać mnie na to. Bez... no, teraz trochę sobie sam strzeliłem w kolanko. O, ale okej. Dzięki, ale i tak lepszym. Kowalu. Recyklinguj. Dobra. Co teraz? Klejnoty. Nie ma wskaźnika, ile już osadziłem. Ale 3-4. W sumie jeszcze jeden. No, teraz potrzebne będzie troszkę złoto. Adria, Goma. Zabijemy Adrię i Goma. Jesteśmy blisko. Tak? Mapa? Rzeźnik. Szkieletów. Paranera. To nie tu? Kaldeum. Dobra, Bellu. Widiam. O, on coś tak... Zoltun. Bastion. Karta. Gom. No dobra, zabijemy Goma. Póki co. W tym odcinku będę też kończył z tej okazji. Przestań. Dobrze. Co jest? Tylko nie będę miał wskaźnika, gdzie ten gom jest. No, podejrzewam, że gdzieś... To było niesamowite. Z twoją pomocą może uda nam się pokonać demony. Dobrze. Nagrodę? Albo co? Oddajcie kości. Nie wiem, czy lanca nie była lepsza, może trudniejsza w obsłudze, ale coś co do tych przywołanych jakoś nie bardzo, ale za to poznaję to miejsce i jesteśmy na dobrej drodze. Behemoty owe poruszają się wolno i ociężale, tłukąc potężnymi pięściami
No hello, Mr. Gone. Za chwilę będziesz Mr. Gone. Mam taką nieskrywaną nadzieję. Ojej, ojej. Muszę mieć więcej esencji. Wyskakujące takie coś. On jest największym z przybocznych Asmodana. Posiada aż 4 paszcze. Niepohamowany apetyt jest niewątpliwie jego najsilniejszą bronią. Jego żółć i trujące ekskrementy są równie zabójcze. Kiedy ostatni raz widziano, jak walczy, władca obżarstwa pochłonął 500. To teraz... Aniołów. Adrian. Wraz z włóczniami. Adrian. Ktoś może lepiej pamięta, gdzie Adrian urzęduje. O, to. Tak. A zmarnowałem. Będą z ciebie ładne złoty. Odkryłem tajemniczą starożytną księgę, na stronę której gdzieś tam nie padło. Gdzieś to tam można sprawdzić, o co chodzi z tym cyklem. No domyślam się, że tutaj jakieś filozoficzne. Dobra, dobra. No co prawda na tych małych ogryzków specjalnie wielkich umiejętności nie potrzebuję. Ciała powstał z krwi wiedźmy Adri. Z tego powodu jest w stanie korzystać z tej samej magii, co ona i może kierować mocą krwi i ognia. Na szczęście Adria nie ma w sobie tak wiele krwi. A jeśli nawet, to nie na długo. Aha. 4 poły magia... łucznik, nie. To może jakieś nowe jest. Na ścianę kolce. W zasadzie kolce mi się podobają. Golem nowy, lodowy. Okej. Szkielety. Szalone szkielety. Ale to może na tyle w kwestii zmian. Aha, aha, aha. Jeszcze zamiast ożywienia, to póki co moglibyście przestać. Zamiast ożywienia,
Rupia łańca, kuszący lot. Okej. Nie mogę tego zrobić. Pochłania się słabo. Taki jakiś duchowaty koleś mi tu łazi. Nie wiem, kim on jest i kogo przyzwał. To niemożliwe. Bo ja jakoś nie kojarzę. Szkoda, że nie mam tu zadania zabij Adrię, to by ułatwiło mi nieco poszukiwania. Potrzebuję do tego zwrotu. No proszę, masz złoty. Starożytny szczątki. Było się pchać na początek. To niemożliwe. No wiem. Wszyscy nie żyją. O! Pochłonie cię noc! Obawiam się, że nie. Fantomy nie przypominają żadnego z duchów napotkanych przez sanktuarium. Są podobne do pomniejszych demonów. Zawsze odradzają się w piekle. Podejrzewam, że fantomy są pozostałościami po pierwszych Nephalemach. Nie. Będą z ciebie ładne zwłoki. No prześliczne, dosłownie. Pozostałością po Nephalemie. To niemożliwe. Obawiam się, że nie. Okej. Nie to nie. Co nowego? O, podwójna spodnie. No cóż, nie mam tyle. Kamieni. Tak? Aha, no tak, 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 tak. Zapomniałem. Dezorientacja. Nie mogę tego zrobić. Dobrze. Nie, myślę, że zabijemy Adrię, znaczy ja zabiję, nie, żebym zrzucał na kogoś tę zbrodnię. Tak sobie wziąć i zabić Adrię. Pochłonie cię noc. A zbroja ciągle nie naładowana. To niemożliwe. Gdzie on jest? Ten on, co to powoduje? Potrzebuję zwłok. Okay.
potrzebuję zwłok, to i tych muszę sprzątnąć. Ajajajajaj, on ma zaklęcie. Nie fajnie. Dobra. Jak zawsze. Starożytny. To jest olśniewające. I... Rubinek. Rubinek. O. Robi się ciekawie. Ale dwuręczna. No ale zawsze ci. Po pierwsze kosa. Po drugie... Zadaje niezgorsze obrażenia. O. A masz. Co ci będę żałował, dziewczyno. Skoro nalegasz? A, nie, żebym jakoś bardzo nalegał. Dobra, Adria, gdzie jesteś, bo... Nie. Jak to nie? O. To niemożliwe. No cóż. Ożywienie, osobista armia, powiadasz. Lepsze trampki, słabsza kosa. Osobista armia, powiadasz. Może zamiast zbroi z kości... O! A nie, nie! Zamiast kogo? Aha, zamiast zbroi z kości. Tak, racja, racja. Na razie... Zbroja z kości, póki nie tworzy nowy kości, takiego tornada z kości, które tworzy dopiero po zdobyciu pełnego zestawu. No właśnie. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Pochłonie cię noc. Idę w kółko. Chyba źle skręciłem w tym miejscu. Aha, to miałem sobie zmienić. No, a teraz nie ma. Pochłonie cię noc. Teraz mogę. Mroźne kolce. Okej, zobaczymy jak to zadziała. No nie wiem. Tak sobie, no dobra. Rzućmy okiem na mapkę. Tu można byłoby iść, tu no trochę jest. Szkoda, szkoda. No dobra, to sprawdzę jeszcze tu, czy tu nie było jakiegoś przejścia. Nie. Nie mogę tego zrobić. Pochłonie cię noc. Dobra, to jak nie tu? Tu jeszcze.
Ale przydałoby się zadanie, ale niestety. A co dalej? Nic. Tu będzie nic. O. Tu gdzieś? Albo tu. No nie wiem. Tak blisko chyba by nie był. Chociaż. Ciort znaje. No wezmę to. Tędy. Tędy. Nie. O. Rozkładaj się i gnij. To się nazywa dokładnie spenetrowane loch. No, takiego plaskacza dostać od golema. Nie mogę tego zrobić. Zaraz, zaraz. Obawiam się, że nie. Dziwne. A, cześć, Andrzeja. No i... Stawcy element na tej zabawy. Okej. Diablo powróci. Niestety nie dostaję nawet. Zrobiłam co w mojej mocy, by tak się stało. On zawsze znajdzie sposób, by wrócić. W głębi serca dobrze o tym wiesz. Wiem? Ops. No lepsze. Szelmy. Aha. Kamienie. Pozdrowienia, Nefalemko. Mogę dla ciebie stworzyć szczelinę, byś sprawdziła swe umiejętności w walce. Lecz najpierw potrzebuję kamiennego klucza. O, nie na tym poziomie, chłopecku. No, o, jest. Tak. Dobrze, 5 z 9. Na tym chyba sobie zakończę. Znaczy na tym sobie na pewno zakończę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków przygód sezonowych z Diablo 3. Tym razem z nekromantką. No cóż, ta zbrojka, która jest nagrodą. Armii umarłych. No, trzeba się będzie bawić armią umarłych, którą niespecjalnie lubię, chociaż jest... nie ukrywam, że jest dość widowiskowa. Tylko czy ja już mam armię umarłych? Loracie? A, mam. Dlaczego wciąż spoglądasz na kadale? Dobrze. Niestety 120 sekund to dość dużo. No cóż, ale to nic. Będziemy się martwić później. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji też zapraszam. Będzie wtedy wiadomo, że coś jest nowego. A na razie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.